Mamy 15 lutego, pierwszy oblot po zimie. Pszczółki wychodzą ładnie. Idziemy dalej zobaczyć, gdzie niegdzie wylatują. Oczyszczają się. O, jak widać na śniegu fekalia. Bardzo dużo tych fekalii wszędzie. Oczyszczają mielita. Dla nich to jest bardzo dobry okres. Proszę zobaczyć. Tu ule jednościenne. Prawdopodobnie szybciej się dogrzewają. Bardzo ładnie wszystko. Wszędzie tutaj fekaliami. Śnieg jeszcze leży. 15 lutego. Czy 15 lutego. Pierwszy oblot pszczoły w 2017. Jedna z pszczół. Usiadła mi na ręce. Wszędzie fekalia tutaj. Aż tu wszystko widać w fekaliach. Wiadomo, im dalej, tym lepiej. Bardzo dobrze oczyszczą się jelita pszczół. Po pół godzinie, jak to wygląda, pszczoły latają. 15 lutego. Kup bardzo dużo, wszędzie tutaj. Ale najwięcej przy jednościennej. Najwięcej pszczół wyleciało. Znaczy flagowy. Można wyciągać z tego jakieś wnioski oczywiście. Ładnie się pszczoły obleciały. Jesteśmy na pasiece u Damiana.
Jest to największa pasieka, którą posiadamy. Najbardziej doświadczona. Pszczółka sobie przyleciała. Dogrzać się. Zdrowa pszczółeczka. Mamy dzisiaj 16 lutego. Pszczoły się obleciały. Jest to pierwszy oblot po zimie. Widać po śniegu. Pełno śladów. Jest godzina 12. Wszystkie te ule są ocieplane. Powoli pszczółki wylatują. To prawdopodobnie z wczorajszego oblotu jeszcze zostało, ale dzisiaj wyjdzie reszta. Z każdą minutą pszczoły chętniej wychodzą. Dogrzewają się i latają. Są tu ule naszej własnej konstrukcji. Warszawskie poszerzane. Z dużą ramką. Naszym zdaniem najlepsze ule do zimowli. A teraz jedziemy na pasiekę B-Royal do mnie, do lasu. Chodźmy sprawdzić, czy pszczoły obleciały się na pasiece B-Royal. Żadnych śladów nie widać, aby się pszczoły obleciały. Niestety. Mamy roztop. Słońce około 10 stopni. 16 lutego bądź 16 luty, jak kto woli. Gdzie nie gdzie pojedyncza pszczoła gdzieś tutaj lata, ale to chyba jeszcze trzeba poczekać. Są to wszystkie ule ocieplane, warszawskie, poszerzane. Doskonałe do zimowli. Może pszczółki czekają na wyższą temperaturę do oblotu. Ubraci już się obleciały. Więcej słońca, bardziej dogrzane ule spowodowały to, że pszczoła wyszła.
prosto widać, jak kapie. Z uli. Tu widać, że ciepło ucieka środkiem. No, ucieka. Wydostaje się. Wiadomo, powoli, powoli. Ale widać, gdzie jest najcieplej. Nawet czuć trochę. W tych ulach też widać. Tutaj bardziej z przodu kłąb się uwiązał. I dogrzewa. Jakaś pojedyncza pszczoła. Ciężko ją złapać. No nic, poczekamy. Poczekamy chwilę, może coś się wyklaruje za jakieś pół godziny. Tu widzę jakąś pszczółkę. Jest godzina 14:20. Idziemy sprawdzić, czy coś się obleciało, czy wyszły pszczoły, czy jeszcze nie. Ale już widzę stąd, że jeszcze nie wyszły. No. Trzeba poczekać. Trzeba poczekać. Gdzie niegdzie widziałem jakąś pszczołę. Ale to mówię, jedna pszczoła wiosny nie czyni. Może w weekend. Na weekend zapowiadają ładną pogodę. W dzień i w nocy będzie temperatura dodatnia. Prawdopodobnie wtedy się oblecą w lesie. Jak widać, no tu jest ograniczone światło, niestety. Choć no nie wiadomo, czy stety, czy niestety, bo jak będzie większa, wyższa temperatura, to mniej pszczół zginie. Tak uważam. A wy jak uważacie? Możecie wpisać w komentarzu. Pozdrawiam. B-Royal.